zabawa z gumą do żucia. Są tacy ludzie, którzy przyjeżdżają do lasu, zachwycają się przyrodą, rozpalają grilla, świetnie się bawią, a potem odjeżdżają i zostawiają po sobie mnóstwo śmieci. Papierki, puszki, butelki, ach, co tam ze sobą wzięli. A kto po nich posprząta? Krasnoludki? Mało prawdopodobne. Krasnoludki kiedyś sprzątały, ale przestały. Tego dnia krecik natknął się właśnie na takie miejsce. Pooglądał co ciekawsze śmieciuchy z jego krecikowego punktu widzenia i znalazł coś bardzo niezwykłego. Czerwoną pastylkę w papierku. Nie był to cukierek. Krecik widział już cukierki, ale wyglądała podobnie. Krecik polizał pastylkę. Słodka. Wsadził ją do buzi. Smaczna. Postanowił ją zjeść. Gryzł i gryzł, ale pastylka nie dawała się pogryźć. Sięgnął łapką do buzi i wyjął pastylkę. Wtedy pastylka przykleiła się do łapki. Krecik nie wiedział, że tak naprawdę znalazł gumę do żucia. A guma przykleja się do wszystkiego. Ojej! Krzyknął krecik. Co teraz będzie? Pomyślał, że przyklei paskudną pastylkę do drzewa. Zrobił tak i pastylka rzeczywiście przykleiła się bardzo mocno. Teraz krecik zaczął się cofać, a guma rozciągała się coraz bardziej i bardziej. Wydawało się, że za chwilę odklei się szczęśliwie od krecikowej łapki. Buch! Guma pociągnęła krecika z powrotem do drzewa. Jak się uwolnić? Myszko! Krzyknął krecik. Pomóż mi! Myszka przybiegła bardzo zdenerwowana. Z własnego doświadczenia wiedziała, jak trudno jest odkleić gumę do żucia. Razem z krecikiem próbowali na 1000 sposobów, ale żaden nie skutkował. Gdy już stracili nadzieję i postanowili wezwać pogotowie ratunkowe, pojawiła się krowa. Krowy bardzo lubią przeżuwać. Gdy krowa zobaczyła gumę na łapce krecika, odlepiła ją swoim wielkim jęzorem, a potem mocno przeżuła i zrobiła gigantycznego balona. Balon był taki wielki, że krowa uniosła się i poszybowała między obłoki. Dokąd lecisz? Krzyknęli do niej krecik i myszka. Do krainy balonowych krów! Odkrzyknęła krowa, zachichotała i odleciała. Wyszedł na świat.